kocham pana, panie Sułku. Odcinek 253. Jedyny? Cicho. Spytać nie wolno. Wolno. A po co panu nóż i widelec? Przecież dopiero co było śniadanie. No i co z tego? Zegar będę naprawiał. Jaki zegar? Ojej! Na ścianie nie wisi już nas zegar. Nie wisi. Jak ma wisieć, kiedy go zdjąłem? A kiedy? A wczoraj, po południu, jak pani poszła po kartofle. A gdzie on teraz jest? Chyba pan go nie sprzedał Gajowemu? Na razie nie, tu jest. Przed pani nosem. To? To. To jest zegar? W częściach. Rozebrałem go. Żeby coś naprawić, trzeba przedtem to coś obowiązkowo rozebrać. A zawsze pan tak mówi. I zawsze rozbieram. Ale jeszcze nigdy nie udało się panu potem czegokolwiek złożyć z powrotem. Naprawdę? Naprawdę. I pan zamierza go zreperować nożem i widelcem? A niby czym? Ma pani jakiś lepszy pomysł? Nie. No to cicho. Naprawiamy. Będzie mi pani podawać rozmaite części, jak pani powiem. A po co pan go reperuje? Przecież chodzi. Chodził. Kiedy go zdjąłem, przestał. To po co pan go zdejmował? Żeby go naprawić, zanim się zepsuje i przestanie chodzić. Trzeba było zaczekać. Sama pani niech sobie zaczeka, ja nie mam zamiaru. Wszystko pan w domu psuje. Tak pani uważa? Niestety, takie są fakty. Niech pani lepiej podaje śrubki. Ale które? No to tyle tutaj ich jest. Wszystko jedno. I tak wszystkie musimy powkręcać. O, może być tak? Może, mnie tam wszystko jedno. Ojej, mam jak najgorsze przeczucia. Ta śrubka? Ta. Zreperujemy go. Skurczygnata. No i taki był fajny zegar z kukułką. O, tu jest kukułka. O, niech pani zobaczy. Aha, jaka mała. A będzie jeszcze kukać? Musi. Oj, panie Sułku, jedyny. Nie ma co tak wzdychać. Co to może być? Jakaś taka ośka czy co? Ośka. Aha. O, a teraz sprężyna. A po co mi sprężyna? No może to nie od zegara. Cholera, jasna, psia, krew, słowo, honoru. Panie Elizo, czy pani nie uważa, że powinienem wreszcie dostać jakąś nagrodę? Jaką nagrodę, panie Sułku, kochany? Cicho, po prostu nagrodę. Ale za co? Co za co? No nagrodę. Jaką? No nie wiem jaką, to przecież pan mówi o nagrodzie. Ale jakiej? No nie wiem, a pan wie? Nie wiem. No. Wiem tylko, że najwyższy czas, żebym dostał jakąś nagrodę. Ale za co? Już pani pytała. No wiem, ale pan mi nie odpowiedział. Bo też nie wiem. Nie pamięta pani, gdzie przedtem było wahadło? No chyba wisiało pod cyferblatem, tak mi się przynajmniej wydaje. Nic pani nie wie i nie wie. A pan niby wszystko wie. Jak co tak powiedział? Nikt. To niech pani nie mówi. Bardzo lubię się tak czasem z panem poprzekomarzyć. A ja nie lubię. Ponieważ pan przeważnie nie lubi tego, co ja lubię, choćby przez przekorę. A co, to nie wolno? Wolno. Cicho. Kukułka? To z której strony wyłaziła? Jak pani myśli? No chyba z lewej. Zgadza się. Pasuje. Spodziewa się pan jakiejś nagrody? Nie. To dlaczego to panu przyszło do głowy? Nie wiem. Może Nobla? Co? Co? Nobla? Podobno jest taka nagroda? No oczywiście, że jest. Ile dają? No dokładnie nie wiem, ale zdaje się, że bardzo dużo. A w jakiej walucie? W koronach. Czeskich? Nie, szwedzkich. Szkoda to. To do Czech zawsze bliżej. A co, pan myśli o Noblu? A co, to nie wolno. A w jakiej, że tak się wyrażę, dziedzinie niby? A jakie tam mają dziedziny? Ach, to nie dla pana.
Fizyka. No to odpada. To. Mam trzy pały. Medycyna. No nie dla mnie, to niech bierze doktor Wałaszewski. W dziedzinie literatury za wiersze albo za piękne książki. Mam tutaj jedną książkę o motocyklach, bardzo piękna. Ale oni przyznają nagrodę nie za to, że się ma jakąś choćby najpiękniejszą książkę, tylko za to, że się ją napisało. Osobiście? Osobiście. Ale przecież ja nie bardzo umiem pisać. No. To też niech pan się nie spodziewa Nobla, w dziedzinie literatury przynajmniej. No to za co jeszcze dają? Na przykład za walkę o pokój. Który? Taki na osiedlu, w bloku? No to nie, no. No skąd za walkę o pokój na świecie, żeby nie było wojen? No, wojna to jest niedobra rzecz, bardzo męcząca. Wie pani co, pani Elizo? Słucham. Może nawet ja i walczyłem o pokój, ale jakoś nie pamiętam szczegółów. Także w tej dziedzinie też niestety, no, odpada. No. Zgoda. Jeszcze sporo tych idiotycznych części zostało. No większość. Co tutaj z nimi zrobić? A, wiedziałam, że tak będzie. Nie, poprzykręcam, byle gdzie na chybił, trafił. Ktoś, kto robił ten zegar, na pewno zrobił tak samo. Nie jestem tego taka pewna. Co to w ogóle jest do cholery? No inni dostają, a dlaczego nie ja? No jakby tutaj panu powiedzieć... Nagroda Nobla jest nagrodą bardzo poważną i dostają ją tylko wybitne umysły. Aha, wybitne. Ale cwaniaczki. W ogóle widzę z tego, że ten Nobel mi się nie podoba. To pomówmy o jakiejś fajniejszej nagrodzie. No pewnie. Najpierw zastanówmy się wspólnie, za co mi się należy taka nagroda, a potem dojdziemy do tego, kto ma mi ją dać. I ile to ma być? Oraz czego? To w jakiej walucie? Albo co to ma być? Bo to przecież może być też jakiś przedmiot. Ale jaki? No nie wiem, a co by panu odpowiadał? Mnie motorower. Przecież pani doskonale wie. No tak. Na razie nas nie stać. Za mała ta moja renta. Stale za mała. Co mi podwyższą, to wszystko na oko drożeje. Jak na złość. Jakiś mechanizm, czy co? Od 25 lat słyszę to samo. No i powinien się pan wreszcie kiedyś do tego przyzwyczaić. To znaczy przywyknąć. W końcu to szmat czasu. Szmat. No. Oj, kukułka siedzi nareszcie w swoim gnieździe. Przecież gniazdo zamontował pan na zewnątrz. A co to za różnica? Przecież to wszystko jedno. Żeby tylko kukała. Będzie kukać. Łaski nie robi, cicho. A może daliby mi nagrodę za tego kota, co go uratowałem, co? Podczas wakacji? Podczas wakacji. Za tego kota, co go z rzeki wyłowiłem. No tak, ale przedtem go pan do niej przecież wrzucił. Tak, przedtem, ale potem uratowałem mu jednak życie. I chyba za to coś mi się należy. No tak. A jak nie dadzą za kota, to niech dają za ten pożar stodoły, co go jednak ugasiłem. No zgadza się. No i sama pani widzi. A kto tę stodołę niby podpalił? Ja, ktoś. Pan. No to co, że ja? Ja ją gasiłem, to imienie się z niej wyniosło. I się zabrało, zagarnęło. Rzeczy uratowane należą się ratującemu. No i tak przynajmniej powinno być. Ale na razie to tak nie jest. Dobra, no. Mamy znowu zegar. Trzeba go powiesić na swoim miejscu. Ja go teraz powieszę, a pani niech patrzy. No, patrzę. Równo? Tyłem do ściany? Tak wyszło po złożeniu, no. Nie moja wina. Ale to przecież nie będzie widać, która godzina. To się wejdzie na stołek i zajrzy. Wielkie mecyje. I wahadło jednak było przedtem na dole, a nie sterczało do góry. A co, Boże, powinienem dostać tę nagrodę za zreperowanie tego naszego zegara, co? Co? Jezus, majdź! O matko, o matko! Zleciał pan! A zegar na pana! To jest, mam gdzieś to. Jej. Wszystkie nagrody to łaski nie robią. Cicho. Ojej. Tymczasem gajowy Marucha za całokształt pracy w lesie dostał bardzo ciekawą nagrodę. Kijem pod brodę. Do usłyszenia.